Był twórcą największych sukcesów w historii polskiego pięściarstwa. Był po prostu geniuszem. Nie trzeba być fanem sportu, żeby znać takie nazwiska jak Gołota, Adamek czy Michalczewski, ale fundamenty pod ich kariery położył Felix Stam, najwybitniejszy trener pięściarstwa w Polsce. Felix Papa Stam nauczył walczyć wiele pokoleń polskich zawodników, w tym mistrzów olimpijskich, świata i Europy. Dla swoich zawodników był nie tylko trenerem, ale też ojcem, stąd przydomek Papa. To w hali Gwardii odbyły się historyczne Mistrzostwa Europy w boksie, gdzie wychowankowie Papy Stama zdobyli 9 medali, w tym 5 złotych. Tłum oszalał z radości, ponieważ to był niewiarygodny triumf sportowy. Dał społeczeństwu wiarę, siłę i nadzieję w zrujnowanej, powojennej Warszawie. Jego prawnuczka opowiadała, że tłum wyniósł Stama na rękach. Felix Stam urodził się 14 grudnia 1901 roku. Poprowadził polskich pięściarzy do 24 medali podczas 7 Igrzysk Olimpijskich. Dla Polski walczył nie tylko w ringu. Podobnie jak legendarny trener piłkarski Kazimierz Górski, zgłosił się na ochotnika do wojska i podobnie jak Kazimierz Górski, lubił koniak. We wrześniu 1939 roku Felix Stam brał udział w obronie Warszawy. W jej trakcie był dowódcą kompanii w 360 Pułku Piechoty. Jak wielu innych żołnierzy, trafił do niemieckiej niewoli. Popularny fellow jako nastolatek wziął udział w Powstaniu Wielkopolskim oraz wojnie polsko-bolszewickiej, a rok później został instruktorem jazdy konnej w Centralnej Szkole Kawalerii. To tam zobaczył pierwsze walki bokserskie amerykańskich instruktorów. W swojej karierze stoczył 13 walk zawodowych, przegrywając jedynie z policjantem Zygfrydem Wendę, trzykrotnym mistrzem Polski, ofiarą zbrodni katyńskiej. Karierę szkoleniową rozpoczął już w 1936 roku. To pod jego okiem trenował m.in. Tadeusz Pietrzykowski, słynny bokser z Auschwitz. Do historii przeszły Mistrzostwa Europy w hali Mirowskiej, gdy Polacy pod okiem Stama zdobyli w 1953 roku aż 9 medali, w tym 5 złotych. To spotkało się z krytyką ze strony komunistycznej władzy. Zdaniem ekspertów to, co charakteryzowało Papę, to, że miał niesamowite oko. Nie zmieniał zawodników, tylko kształtował to, co w nich było najlepsze. Dzięki niemu Polacy pokochali boks. Ważnym dniem był 23 października 1964 roku, gdy w Tokio po złoto sięgnęli Grudzień, Kasprzyk i Kulej. Ostatnie igrzyska ze Stamem w narożniku miały miejsce w 1968 roku, gdy Jerzy Kulej po raz drugi był najlepszy. Takie gwiazdy jak Kasprzyk czy Kulej dostrzegał na podrzędnych imprezach i zabierał ich od razu na zgrupowania kadry, wspominał w jednym z wywiadów dziennikarz sportowy Andrzej Kostyra. Wraz z odejściem Stama kończyły się polskie sukcesy w boksie olimpijskim. Ostatnie złoto, kilka miesięcy po śmierci wielkiego trenera, zdobył Jerzy Rybicki, który po latach wspominał, że to Papa namaścił go na boksera. Pamięć o największym z polskich szkoleniowców w historii boksu przetrwała do dziś. Co roku odbywa się turniej imienia Felixa Stama, na którym w przeszłości występowali m.in. Andrzej Gołota czy Lennox Lewis, a w 2019 roku przy hali Mirowskiej odsłonięto pomnik zasłużonego opiekuna. Polityczna blokada w przechodzeniu polskich pięściarzy na zawodowstwo spowodowała, że na pierwszych zawodach Mistrzów Świata musieliśmy czekać do upadku żelaznej kurtyny. Felix Stam i jego podobieżni zostali przez to pozbawieni szans na zrobienie większych karier, no i zarobienie też dużo większych pieniędzy. Gdyby nie rzeczywistość PRL, polski boks wyszedłby z małych salek na wielkie, międzynarodowe areny. A to jest kanał Na Jaremu, gdzie przypominam również takie niesamowite historie. Jeżeli chcecie posłuchać więcej takich rzeczy, oczywiście subskrybujcie mój kanał, pamiętajcie o łapce w górę i dzwonkach, ale przede wszystkim dajcie znać w komentarzach, o czym jeszcze chcielibyście pooglądać i posłuchać. A na razie to tyle i do zobaczenia.